czucie na Władimira Putina, jak i również na oczywiście Rosję tym samym, jest coraz większe. Już takie bzdury wygadują media gadzinowe, tak zwane ściekowego nurtu, że przechodzi ludzkie pojęcie. Dziwię się, że są do tego zdolne. Owszem, mimo wszystko na szczęście jest nie taka malutka grupa ludzi, która to wszystko dostrzega. Oprócz tego ludzie wysyłają wiadomości o kłamliwych właśnie prowokacjach ze strony Ukrainy, jak i również polskojęzycznego rządu, który przekazuje wiele informacji. Praktycznie rzecz biorąc, wszystko to jest jedno wielkie kłamstwo. Przypominam, powiedzieli, że żołnierze rosyjscy gwałcą kobiety, odcinają miasta od dostępu do żywności, chcą zagłodzić ludzi, Ukraińców. I jeszcze raz będę musiał przytoczyć. Na Ukrainie jest około 50% Rosjan, 25% Ukraińców zmieszanych, stojących po stronie Rosji również. Natomiast te 25% zaprzedanych systemowi Żołeńskiego, czyli korporacji. Te wszystkie zachowania, które pokazują przykładowo reakcje osób w metrach i tak dalej, to już jest tak żałosne, że przechodzi ludzkie pojęcie. Mało tego, wykorzystują nawet dzieci do tych spraw, pokazując śpiewy w schronach, słuchajcie, chwała Ukrainie. Przypominam, czyje to jest hasło. No właśnie, bandery. Ta chwała Ukrainie to jest bandery przy fladze oczywiście białą, przepraszam, czerwono-czarnej. Pokazują chłopczyków, dosłownie chłopczyków po 14-15 lat, jako rzekomo są żołnierzami Władimira Putina. Rzekomo złapane te osoby są i one zeznają, że one nie chcą wojny. Absolutnie. Że my was napadliśmy. Tego typu teksty. Powiem wam otwarcie. Robi się to już tragikomedia. Tragikomedia, tak bym to nazwał. No cóż.